Okej, witam was moi drodzy, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger i moi drodzy, ja wam powiem szczerze, zrobiłem znów tego moba i nie wiem jak ja to zrobiłem poprzednio, naprawdę nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem poprzednio, że go tak pokonałem łatwo, ale przysięgam wam, próbowałem go zrobić chyba ze 30 razy i dopiero za 30 razem mi się go udało pokonać. Ten mob jest tak popierdolony jak lato z radiem. Naprawdę. Ten mob jest popierdolony jak lato z radiem i to totalnie. Nie mogłem żadnego sposobu na niego znaleźć. I tak. Jeszcze jedna porada od was. Przepraszam, zapomniałem niku. Zaraz sobie przypomnę. Czy może nawet nie zaraz przypomnę, tylko sobie zaraz sprawdzę. Wiem, że to kobieta. Ale ja mam naprawdę bardzo słabą pamięć. Czekajcie. Psychopatka, właśnie. Psychopatka. Przepraszam cię, kochana, ale naprawdę ja nie pamiętam nikogo. Tu jest tyle osób, tyle mi się przewija, że czasami mogę zapomnieć. Tak więc... chyba to była psychopatka. Chyba. Tak. Dobra, no, chyba to była psychopatka. Dobra, mniejsza. Psychopatka najprawdopodobniej powiedziała mi, że skillem kontrmagią mogę zabijać właśnie nieumarłych. Zobaczmy, czy to działa. O kurcze! Zakłócasz nekromancję, którą utrzymywała gula przy życiu za pomocą mantry kontrmagii. O kurcze. Upiór pada bezwładnie na ziemię bez duszy. Faktycznie, cholera. To działa. Da się go deskinować? Da się, pay the skin. Dobra, no i ten Crown Mauler. Mamy ten emblemat, czy emblemat, mamy ten klucz z emblematem kruka. A więc jak najbardziej sobie podejdziemy teraz do tych drzwi, o ile ja pamiętam, gdzie są te drzwi, bo to też, wiecie, to też nie jest takie hop-siup na krowę i ciele gotowe. To też nie jest takie proste. Tylko tak, pytanie, gdzie było to wyjście? Tutaj był ten tortur. Tak. My go zabiliśmy sobie. Tu tego typeczka już też nie ma. Oho, elitka. No dobra, bo ja chciałem iść tu. Tak mi się wydaje, że o czymś zapomniałem. Nie wiem, kurde, o czym. Tu było w ogóle chyba przejście z tego... Nie. To tu? Jezu, widzicie, ile nie nagrywałem, żeby mnie skłamać, nie nagrywałem może ze 2 dni. 3 maksymalnie. Miałem delikatną przerwę od nagrywania, zrobiłem sobie zapas, no i teraz i tak dzisiaj wyjeżdżam i tak dzisiaj muszę nagrywać, to jest bardzo śmieszne, no ale ja jestem taki właśnie człowiek, że zostawiam wszystko na ostatnią chwilę. I potem mam problem. Dobra, to jest ten kupiec, my szukamy tego przejścia po lewej stronie, bo to przejście było gdzieś tutaj. Dodatkowo psychopatka powiedziała, że w tym drzewie, co byliśmy ostatnio, jest przejście, tylko trzeba je dobrze przeklikać. I naprawdę da się tam przejść. Więc z pewnością będę chciał też tam wrócić. Ja dobrze idę? Chyba źle, bo to było przejście po lewej stronie. Chyba tu. Jakoś lazłem tędy wtedy, pamiętam. Tak, i tu są te drzwi. Słyszysz głosy w swojej głowie. Chodź i znajdź mnie. Pozwól krwi płynąć. Drzwi dają się zamknięte. Jest na nich emblemat kruka chyba, albo wrony. Kurwa, co to było? Crouch? Wrony. To jest wrona. Dobra, trzeba pamiętać. To jest symbol wrony, nie kruka. Użyłeś klucza z emblematem wrony. U nas jeszcze na pewno nie było. O kurcze, słyszysz głosy w swojej głowie. Ty nędzny, śmiertelny robaku. Chcesz mnie wykorzystać? No właśnie. I mówiliście też, żeby używać tego spela.
tego spela z robakami. W sensie, no, porozumiewanie z robakami. Jakieś to jest przejście? Słyszysz głosy w swojej głowie. Dźwięki wydają się pochodzić z miecza, który znajduje się na zwłokach. Gdzie to jest miecz? Chaos, ból i zniszczenie. To są powody, dla których zostałem stworzony. Czy chcesz mnie? Chcę. Proszę bardzo. Bierzesz mi sama ze sobą. To jest jakiś miecz? Czy to jest jakiś miecz? O kurde. No to teraz my będziemy robić pogrom. No elegancko. Optymalizujmy to. Dziewczynce, możemy coś dać? Nie możemy. O kurczę, to tu miecz był do wzięcia. Dobra, to są te ciałka. W zaawansowanych składach, czy w różnych składach. Krew. Nie wiem, co to zrobiło, ale coś zrobiło. Dlaczego ten miecz tak dziwnie działa? Ja pierdziu. W ogóle teraz przydałoby się właśnie zejść jeszcze niżej. Tylko nie pamiętam, jak ja to robiłem. Jeszcze będę chciał na pewno przejść się do tego właśnie drzewa, o którym wspominałem na samym początku. Dobra. Basement 1. Tu będzie ten złoty? Nie będzie tu tego. Nie ma. Tu też już nic nie ma. Kurczę, mi sama. Świetny przedmiot. To ciekawe, jakie ma konsekwencje, jakie są skutki noszenia tego. Bo tak patrzę na te bóstwa tutaj. One się wydają być takie same. W ogóle jakieś dziwne lizardy. Dobra, drzwi wydają się zamknięte z drugiej strony. Doors open. Zobaczymy, czy teraz damy radę. 62. 21. Nie. Nadal nie. Naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek sens próbować nawet otwierać te drzwi siłą. Nie mam pojęcia. Dobra, tu przejdziemy teraz do tych czerwonych. No właśnie, do tych blood pitów. Teraz pytanie. Proszę, zjedzmy może sobie coś, bo widzę, że tu hangar już 3. A może jeszcze nie? Nie, dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie będę tego robił. Kurde, nie pamiętam, gdzie było to przejście. Na pewno nie tu. Ja się w ogóle staram pamiętać o tym gwoździu tutaj, żeby nie odpierdzielić maniany jak poprzednio. Dobra, przejdźmy tędy. Wiecie, dobrze idę, źle idę. Kurde, zgubiłem się. Nie, no bo tutaj jest wyjście stąd, to ja nie chcę tędy. A tu nie było zejścia w dół? Właśnie, ej, to było tutaj. To było to zejście. Tu była skrzynka. Tu była książka, tu spadaliśmy wtedy. To nie. Dobra, ej, ja źle poszedłem. Faktycznie, my tędy wychodziliśmy wtedy i szliśmy w cholerę. Chyba musimy iść do tego Blood Pita. Nie, widzicie, no i tutaj
Mapa robi dużo. Mapa robi dużo. Dobra, jest Blood Pit. I idziemy w dół. Tutaj jeszcze nie schodzimy, bo tam jest tak naprawdę przejście już na samo dno. Na samo dno. Dobra, już wiem gdzie jestem, już wiem gdzie jestem. Już pamiętam wszystko, spokojnie, nie krzyczycie tak, to jest elitka. A my idziemy tutaj, tu i w górę. Jak głośna jest ta muzyka w ogóle. Musiałem to przyciszyć. Tak, to są króliczki. I dziewczynka znów widać, że się trzyma za głowę. Co się dzieje? Dziewczynka patrzy na ciebie ze łzami w oczach. Wygląda na kompletnie zszokowaną. Dobra, nic sobie się nie stanie. Twoje słowa już jej nie pocieszają. O kurde! Dziewczyna ma puste spojrzenie. Wygląda jeszcze bardziej blado niż zwykle. Daj jej butelkę ale. Ale to chyba było wino, prawda? Dobrze pamiętam? Sprawdzę. Ale. Nawet nie ma. Nie chcę im przetłumaczyć. Okej. Dziewczynka niechętnie pije. To jest piwo. Nie, nie jest piwo. Bir, to jest piwo. To jest jakieś wino. Wydaje się, że nie lubi jego smaku. O, albo przewiłeś się. Dziewczynka wygląda przestraszoną, ale twoja obecność wydaje się uspokajać. Ja miałem dziewczynkę do króliczku wziął. Nie, no żartuję. To był żart. Nie bierzcie mnie za słowo. Kurde, muszę to wyciąć. Będzie się na mnie patrzeć na jakiegoś zwrotnialca. Dobra. Tutaj psychopatka mówiła, że warto poprzeklikiwać się. No i tak zrobimy. Ja tu będę klikał. O, ho, ho, ho. Ona wydaje się miękka. A! Faktiko, było przejście. O nie, tu są te zarodniki. Gdzie co? Nie. Nie, ja wiem co. Ja wiem, że ja to miałem zrobić, ale ja najpierw sobie zapiszę. Najpierw sobie zapiszę, bo ja zaraz popierdolę wszystko. A niepotrzebne mi jest to. Dobra, zbliżasz się bliżej prawdy. Może coś zjedzmy jeszcze. W ogóle z tym jedzonkiem to też już tak... Szału nie ma do pieniądza rywa. Szału nie ma... No, szału nie ma do pieniądza rywa, dobrze powiedziałem. Salami. 13 zostało i tam były chyba dwa salami, prawda? Nie, jedno salami było. Fuck. Fuck. Ale grzewanego mięska mam trochę. Tej jak ładnie pierdyknęło. W ogóle mine 48 mam już. Niedobrze. Tak sobie ale wypijmy. O, to tak... Dużo nie daje. Dużo nie daje. W ogóle, wiecie co? Ja bym użył może Bertrapa. Może to nie byłoby głupie? Nie chcę z nimi walczyć, bo one są dziwne. Bertrap, gdzie to było? Więc nawet dwie sztuki mamy. No nie mówcie. Że on tędy nie przejdzie. Kurwa. Mać. Oj. Aj. Ogarduj się. Trysnął. No to straciliśmy Bertrapa i chyba nie mamy... Chyba nie mamy ostródki, nie mamy White Whale. Dobra, jest. Czy co? Ja to... Nie. Ja wiem, że to oszustwo. Trudno.
Kurde, ja tu jeszcze nie byłem najedzony. Muszę to przepisać. Dobra, salami. Nie, to zapiszę jeszcze raz, spokojnie. A blueberry pie? Ile daje? Uuu, dużo jeszcze, body zwiększa. No i chcieliśmy ten ale sobie jeszcze spożyć. Red 2. I zapiszmy to. Zapiszmy to jeszcze raz, żeby już, wiecie, nie bawić się w to. Dobra. Zapisane, zapisane. No i tu teraz zróbmy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A tu jest bedrock. No dobra, no i co, nie ma nóżek, tak? Jest teraz powolnym robaczkiem. Najwyraźniej ktoś tu był i zostawił urnę. Przygotujesz urnę w przygotowaniu czegoś przydatnego. Znajdujesz butelkę. Ale. Worm juice. Martwa osoba jest już ciasno objęta przez ten... Nie chciałem, nie wodorost, tylko topnącze. I rozumiem, że tu jest... A, tu jest przejście. Get blood, forget... Kurde, nie zdążyłem przeczytać tego. Ziemia jest miękka pod stopami. No shit, wiedziałem. Tam heads, butails. Odliśmy. Czujesz się jak ściany z łańców pulsują trochę. Boli cię kostka. Ale nic nam się nie stało w sumie. Blue vial. Jeździemy dalej, no. Moi drodzy, jest tu przejście. Jak najwyraźniej, no. Dobra. Pinecone. Ja staram się też tutaj trochę przeszukiwać. Nie okłamuję. I znów to samo. Znów będzie Tails. Wiedziałem. Idziemy niżej. Wiecie, jest tutaj bardzo gęsty. Jest tu bardzo ciężko oddychać. No i spadamy jeszcze niżej. Oh shit. Tam coś lata. Wow. No i co, i już koniec? A nie? O, fuck. To coś tu gdzieś poszło. Ja wam powiem jedno. Jak na grę zrobioną w RPG Makerze, to ja jestem wręcz... No, naprawdę. To jest coś genialnego. Ty puszczy? Soulstone! W końcu! Potrzebowaliśmy tych Soulstone'ów do ulepszenia. O kurde! Mistyczny organ pulsuje miarowo. Dobra, na razie go zostawmy. Jest to samo, co i tam. Oż ty w dupę węża. Być sobie martwi? Mob, no właśnie. On tu jest i tańczy dla mnie. Wygląda trochę jak trash. Nie wiem, gdzie jest przejście. Shit. Dobra, no rozcinamy dziada.
jest Investigate. Nie muszę dokładnie określić, czym jest ten organ, ale wychodzą z niego żyły i zakopują się pod ziemią. Wygląda na to, że jest połączony z czymś większym. Dobra, zacinamy. Po przecięciu żył z otwartego nacięcia wycieka fioletowy płyn. Organ zatrzymuje swój ruch. Zdaje się poruszać, chociaż nadal widać pewien ruch w żyłach, co sugeruje, że cokolwiek jest podłączone do tej rzeczy, nadal żyje. No i git. Teraz znaleźć wyjście. Reszta nie jest też. Tu gdzieś też był, prawda? Tak, jest też. Mi się wydaje, że on pilnuje tego wyjścia. Mi to surprise'a nie zrobił. Jeszcze niżej. Jeszcze musisz. Dobra, chyba jesteśmy już na samym dnie. Wydaje mi się, że to koniec naszej przygody. Nie! Oh fuck! Przecież to są te katakumby. No ale jest to samo, że ciągle żyje. O cholera. Użyj smalkija. Możemy jeszcze pomodlić. Do Grogrota, no dobra, niech będzie. O cholercie, no nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, że to będzie zejście tutaj, naprawdę. Paliment, okej. Okay. Czyda. Czasowe księgi. Ooo, a co, tu wyjść nie możesz? Bla, 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 bla. 41 hangar? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakieś jedzonko jeszcze? Jakiś tam grillowany jest. Jakiś tam grillowany jest. Dobra, dziewczyny to nie daje, ona jest tak tam potrzebna. No dobra, chodź, walczymy z tobą. My z nimi walczyliśmy już? Kurde, nie pamiętam. Czemu ja mogę tylko i wyłącznie walić go w nogę? Co tu się odpierdziela? Ej, mogę na niego użyć Worm Juice'a? Dobrze widziałem? Nie, na siebie mogę dać tylko. Water Whale też. Byłbym nawet skłonny uciec. Dobra. Tu definitywnie jest coś zbugowane. Widzisz sobie, czy nie? Nasz robaczek sobie poszedł. Tego Bertrapa spróbuję jeszcze raz zostawić. Już ty nóżek nie masz, hehehehe. Guard. No i pięknie. O to chodziło. Możesz użyć tu Soulstone'a. No to użyjmy. Dobra, Soulstone zmienił swój wygląd. Kamień pomieniony słabym niebieskim światłem. Nitrogliceryna. Nic i salami. Guard tam był. O kurde, elitka. Nie. Widzia, nie. Gears. Run, Forest, run.
Kurde, faja. Tam jest elitka. Z elitką to ja nie chcę walczyć. To jest zwykły za to. Zwykły można walczyć. Czemu to jest zbagowane? Kurwa, no bez jaj. Ale podobno to nie tylko ja mam problemy z tym, że ta gra jest zbugowana. Osoby nawet bez modów mają zbugowaną tą grę. Więc to nie jest tylko i wyłącznie problem moda. Tyle mnie to cieszy. Dobra. No i właśnie, to jest Legard. Dobra, jego gardło jest oczywiście podrażnięte niż od jakiegoś czasu. To człowiek, po którego tu przybyłeś, co oznacza, że twoja początkowa misja nie powiodła się. O, właśnie, ale dziewczynka tu jest. Dziewczynka uklękła obok człowieka. Wydaje się, że skądś go rozpoznaje. W jej oczach pojawia się lekki błysk, przypominający krople łzy. Chyba jego córka. Twoje zadanie w Lachy zostało wykonane. Nie ma najmniejszego powodu, by dłużej tu przebywać. I dobra. Skoro tak mówicie, to tak zrobimy. Force open. No, nie wątpię, żeśmy force openowali te drzwi. No, może jakby krytyk wskoczył. Może, może, ale. Tu przejścia nie ma? Nie ma. Wejdziesz tu? O kurde, on tu wejdzie! No to chyba mamy problem. Chyba mamy problem, kochani. Mamy definitywny, kurde, problem. O, jednak nie. Uciekliśmy. Ja ci mogę tylko w torso walić, typie. No dobra, no spróbuj. Nie, nie spróbujmy. Heals, run. Teraz wam powiem, dlaczego nie spróbowałem. Nie chcę, żeby coś się stało, dlatego ja sobie zapiszę po prostu wpierw. Dopiero potem z nim pójdę walczyć. Dopiero potem z nim pójdę walczyć. Dobra, wydaje się, że jestem bliżej prawdy. Teraz mogę sobie walczyć, dziadu. Myślę, że tego użyję. To będzie, czemu tego użyję? Właśnie po to. A nie, ja się pojebałem, kochani. Body bread. Ale skinny będzie, da. Ja myślałem, że tutaj to było otwarte, ale nie. Jak otworzyć te drzwi? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dobra, tu się mogliśmy modlić. Tędy wyszliśmy. Water vial. Green herb. Kurczę, martwi mnie ten miecz. Dwie karotki. Tu jest wejście na górę. Tu są mańsy. Tu są mańsy. A na duchy działa Counter Magic? Rozumiem, że Counter Magic nie działa na duchy.
Nic się nie działo. No to nie, to możemy tylko uciekać. Możemy tylko i wyłącznie uciekać. Co to w ogóle to przejście? Tu jest ten miecz, to też się rozpada wszystko. W ogóle nawet te mainsy są tak zrobione, powiem wam szczerze. No i chyba będzie problem teraz. Nie wiem, czy nas nie zablokował. Kurde, chyba nas zablokował. I co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię, ja się pytam. No, zablokowany jestem. Nie mogę go zaatakować. Mogę z tobą porozmawiać. Czego potrzebujesz? Widmo po prostu nie obłaniają się w twoją stronę, nie reagując na twoje słowa, czyli nie da się z tym walczyć. No, jaja sobie teraz robić ze mnie, prawda? Ten magic w ogóle nie działa. To w ogóle nie działa. No dobra, no musimy wczytać grę. Musimy wczytać grę. Szkoda, bo to jest przed walką z tym mobem. Ale wiecie co, może to i lepiej, bo nie zużyję tej fiolki. Nie mam po co walczyć z tym mobem. Gardem. On tam sobie chodzi, niech sobie chodzi. Żeby nikomu nie robi. Blue Herb, Lucky Coin, Blueberries. Dobra. Idziemy w górę. Był padek wcześniej. To jest Clock Fragment and Stick. Czyli jest progres, jest progres. Dobra. Jest to eltrupiszcze. Nawet ale znaleźliśmy, fajnie. I tabaką. Stoi tu piękne krzesło. Jego przeznaczenie jest nieznane. Może jest tu tylko przechowywany. Usiądźmy na nim. Fotel jest zaskakująco wygodny. Można mimo odpocząć przez krótką chwilę. Tak właśnie musi wyglądać siedzenie na tronie. Oj, coś mi to śmierdzi. W jej głowie pojawia się myśl, że przybyłeś do tych lochów z własnej woli. Nikt cię nie zmuszał. Mogłeś po prostu spać do późnego ranka, kiedy wyruszyłeś na tą makabryczną wyprawę. Jest niezliczona ilość rzeczy, którymi mógłbyś się cieszyć w tej chwili, ale zamiast tego siedzisz na tym krześle otoczony przeżywającą zimną ciemnością. Siedzisz tutaj, wiedząc, że w chwili, gdy wstaniesz, śmierć może czekać tuż za rogiem. To co najmniej okropne. Ciekawe. Również trzeba usiąść. Będzie to samo gadał? Ej, czy to krzesło było w tym endingu? Co zrobiliśmy pierwszy? Nie przypominam sobie tego krzesła. Nie zaciekawiło mnie jakoś chyba. Dobra, i to jest to wyjście. 5 tinderboxów, salami.
Gdzie my jesteśmy? A, dobra, tu jest ten przełącznik, okej. Okay. Wiem. Wiem, wiem, wiem. Nie, tutaj był ten mob. Ej, no to wychodzi na to, że w sumie idziemy do wyjścia, no. Nic tu już tak naprawdę nie zdziałamy. Sobie oczywiście zapiszę tutaj. Na wyjściu. Chciałem jeszcze zobaczyć przy okazji. Skoro już tutaj kończymy tak naprawdę. Bo właśnie, jeszcze nigdy z dziewczynką nie wychodziliśmy to raz. Więc też będzie ciekawie zobaczyć, co tam się stanie. Ale chciałbym z tym gównem tutaj jeszcze zawalczyć. Czy tu chłopaki już wyszli? Dobra, on mówi to samo. A tutaj się do końców. Nie, to samo wszystko. To samo wszystko. Zostaliśmy 40 silver końców. To tylko tyle. I aż tyle. A jest ten dziad. No i tutaj tak samo jest zbugowane. Kurczę, nie wiem, co się z tym dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia. Chcę zobaczyć tylko, czy Counter Magic działa na niego. Nie. Oh no! Nie chciałem teraz w lewą rękę walić, nie mogę. Garduj, dziewczynka. Ale i zajebu. Jezu, jak się na nią uwziął. Garduj, dziewczynka. O nie, teraz ja się palę. Zabił mnie. O ile? No to było mocne. I to dosłownie mocne. Dobra, to z nim nie ma żartów. Z nim nie ma żartów. Odbierzmy jeszcze raz tą nagrodę przy okazji. Kurde, mi zajebał łeb. Mam 40 silver coinsów. Okej. Wyłazimy stąd. Chyba Litka była jeszcze. Nie, nie. Wcześniej, w naszym poprzednim ranie była Litka, ale teraz już jej nie ma. Wyjścia też nie ma. Tu są tylko te nasze dziubdziuki. Ooo. Z tego co pamiętam, to przejście było gdzieś tu. W lewo, tu już z nimi gadaliśmy. Dwoma. Tu jest wyjście. I możemy chyba iść nawet. O. Witaj, podróżniku. Co tym razem? Nie chcę z tobą handlować. Ja chcę wyjść z dziewczynką. Dobra. No to co? Chyba nam się udało. Chyba nam się udało. Uciekłeś się z lochów strachu i głodu. Część ciebie wciąż nie wierzy, że to prawda. Wciąż czuć krew i cały ten gor, który sączy się przy szwy starożytnych kamieni i ścian lochu. Wciąż możesz poczuć wzrok setek dawnych wojowników złożonych w ofierze w kołdrach krwi, teraz pozostawionych na pastwę losu. Wciąż można poczuć presję niekończącej się ciemności, którą oferowały podziemne jaskinie. Wciąż słychać odległe trzepotanie skrzydeł.
Wciąż odczuwasz zawroty głowy, wyobrażając sobie tory kolejowe, które biegną, czy które prowadzą biedne dusze głębiej w głąb szaleństwa, aż do ołtarza ciemności. Zanurzyłeś się zbyt głęboko, sam o tym wiesz. Żaden człowiek nie mógłby nigdy powrócić z takiej głębi. Rzucasz jeszcze jedno spojrzenie na fortecę tylko po to, żeby się upewnić, że naprawdę opuściłeś ją. Ending Escape. Czy to jest nadal ten sam ending? Czy to jest ten sam ending? Kurczę, nie wiem. No, o dziewczynce ani mowy. To mnie bardzo dziwi. Kurde, szkoda. Szkoda. Szkoda, że o dziewczynce nic nie było mowy. No ale, No, udało nam się kolejny raz przejść. Tym razem Enkim. I powiem wam osobiście, że... Z tego co wyczytałem, podobno nie możemy rekrutować więcej osób na tym trybie, w którym jesteśmy teraz, czyli tam bodajże ten Fear and Hunger. Nawet nie, no to jest ten najłatwiejszy tryb. Podobno na większych trybach, czy na tych wyższych trybach da się już bez problemu rekrutować ludzi typu Enkiego czy innych. I zastanawiam się, żeby właśnie nie zacząć nowej gry. Już spróbować może nawet przejść przez w ciągu 30 minut tą grę. Po prostu speedrunować do niego. I może dzięki temu jakoś od razu też... Kurczę, nie zauważyłem, co tam było. Coś się pokazało. I właśnie nie przespeedrunować do tego naszego kolegi, nie? No właśnie, Fear and Hunger. Ale mogliśmy też Terror and Starvation spróbować. Dzięki temu w sumie. Dzięki temu właśnie spróbować sobie zrobić już, wiecie, normalny ten tryb, nie? No, lochy nie okazują litości, ciemność jest prawdziwa, głód jest nieustanny, wrogowie są twardzi, dodatkowi wrogowie i scenariusze, aby jeszcze bardziej cię zmusić. Hard mode. Jest to tryb solo bez zapisywania gry. Brak dodatkowych członków drużyny do rekrutacji. Obowiązują wszystkie funkcje Terror and Starvation. No właśnie. I pytanie, czy by nie spróbować sobie ten Terror and Starvation. To jest ciekawe. Dobra, mam te lochy Fear and Hunger. No niestety nie mamy Dasha. Jezu, jak on teraz wolno chodzi. Jaki on jest wolny. Bez Dasha nawet nie ma opcji, żeby cokolwiek zrobić. Myślałem, że sobie odpuścili z Impsami tu. Naprawdę myślałem, że sobie odpuścili z Impsami. Dobra, no myślę, że... Czekam na wasz odzew pod tym względem. Dopiero wtedy zobaczymy, co z tym zrobimy. Czy gra się w jakikolwiek sposób różni? Jest jakoś tak inaczej. Kurwa, co? No jaja sobie robicie. One tu skoczyły? Jaja sobie robicie. Needleworm. Po 30? Was Bóg opuścił? Zresztą na mnie naszczekał. Czemu ja nie mogę atakować w inne ich części ciała? No to bez sensu. I tak już nic z tym nie zrobię. Ring dart. I dupa. Nie wiem, czy to jest przez to, że mam tą grę zbugowaną. Nie wiem, czy ja muszę zrobić, jakąś weryfikację z tym. Nie mam pojęcia. Moi drodzy, ale to by było na tyle.
Tak chciałem wam tylko pokazać. Nie wiem, czemu nie miałem też tego Needleworm wcześniej na Enkim. Dziwne. Mega dziwne. Jeżeli macie jakieś swoje teorie, oczywiście piszcie w komentarzach. Dalsze porady, gdzie mam się teraz skierować, jak najbardziej są bardzo mile widziane. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grę dla Shiro. Hej, hej!